Dobry wieczór Państwu. Na 100 pracujących przypada 80 emerytów i rencistów. Jest ich 8 320 600. Według grudniowych danych ZUS-u najniższa emerytura oraz renty inwalidzkie pierwszej i drugiej grupy wynoszą 622 506 zł. Po styczniowym ubruttowieniu dodaje się 20% i równocześnie odejmuje 72 tysiące. Kwota ta wzrośnie o 53 tysiące. Renta trzeciej grupy inwalidzkiej wynosi 480 219 zł. Będzie również ubruttowiona. Te świadczenia pobiera około 1 000 000 osób. Najwyższe renty i emerytury wynoszą około 2 600 000 zł. Po ubruttowieniu wzrosną o 448 tysięcy. Średnia emerytura i renta wynosi 1 130 240 zł. Poziom minimum socjalnego, tak zwany koszyk wydatków, szacuje się na koniec ubiegłego roku na niecałe 950 tysięcy złotych w gospodarstwie jednoosobowym i 770 tysięcy złotych w czteroosobowym. Z telefonów rencistów i emerytów wybraliśmy typowy przykład. Emerytce z Warszawy listonosz miesięcznie przynosi 880 tysięcy złotych. Na 35-metrowe mieszkanie wydawała dotychczas 30% swojej emerytury, czyli 264 tysiące złotych. Po podwyżce cen za światło i gaz oraz ogrzewanie, a także wzroście kosztów eksploatacji budynku, zapłaci 50% swojej emerytury, czyli 440 tysięcy złotych. Na żywność, ubrania, leki, przejazdy, środki higieny osobistej, gazety i tak dalej pozostanie jej 440 tysięcy, to jest około 14,5 tysiąca złotych dziennie. Zwiększone koszty świadczeń mieszkaniowych stają się problemem nie tylko emerytów, lecz także ludzi zatrudnionych w sferze budżetowej. I tak na przykład średni zarobek lekarzy i nauczycieli wynosi 1 200 tysięcy złotych, przy średniej krajowej 2 100 tysięcy złotych. Według danych Instytutu Pracy i Polityki Socjalnej koszty żywności pochłaniają 50% tak zwanego koszyka podstawowych wydatków. Pozostałe 50% to odzież, obuwie, mieszkanie, środki higieny i ochrona zdrowia, kultura i oświata, transport i łączność. Dokładne dane Instytut wyliczył na podstawie drugiego kwartału, a więc są to dane z czerwca ubiegłego roku. Za parę dni mają być wyliczone koszty utrzymania z trzeciego kwartału. Rodzi się pytanie, czy kierownicy resortów, podejmując decyzje, też dysponują nieaktualnymi danymi dotyczącymi kosztów utrzymania? Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, zgodnie z wieloletnią już tradycją, uczestniczy w środowiskowych spotkaniach opłatkowych. Dziś spotkał się ze środowiskami twórczymi. Do Muzeum Państwa Porczyńskich w Warszawie przybyło ponad 300 przedstawicieli kultury, aktorzy, muzycy, inżynierowie, ludzie nauki i duchowieństwo. W ich imieniu życzenia świąteczne i noworoczne złożyli prymasowi Polski profesor Marek Drozdowski i Karol Porczyński, założyciel Fundacji i Muzeum. Panie doktorze Porczyński, Pan tworzy nową Europę. My wszyscy tutaj budujemy dzisiaj, także w tym wymiarze, nową Europę, dlatego że czujemy tutaj się bliscy sobie w prawdzie, w pięknie, w życzliwości, w tym zasłuchaniu, w tym, co jest naszą kulturą, co jest naszą tradycją, co jest tak bardzo miłe, a co poprzez prawdę kolęd będzie do nas przemawiało i umacniało. Po oficjalnej części z koncertem kolęd i pastorałek wystąpił zespół pieśni i tańca Śląsk. To już wszystkie informacje, jakie mieliśmy do przekazania Państwu w tym wydaniu wiadomości. Dziękuję, do widzenia.